Kiedy dentysta mówi ci, że ważne jest regularne mycie zębów co najmniej 2 razy dziennie, to nie tylko higiena. Generalnie regularne mycie zębów może chronić twoje zdrowie. Jeśli nie myjesz zębów, może pojawić się wiele problemów. Obejrzyj ten film do końca, aby dowiedzieć się, jak zmotywować się do jak najdokładniejszej higieny jamy ustnej. Istnieją pewne problemy, które pojawiają się, gdy nie myjesz zębów i które powinny cię ostrzec. Od czasów starożytnych Egipcjan ludzie myli zęby. W tym czasie szczoteczki do zębów poważnie ewoluowały. Jeśli na początku były robione z gałęzi drzew, teraz są elektryczne. Ale co jeśli całkowicie przestaniemy myć zęby? Resztki jedzenia i ślina tworzą idealne środowisko dla przetrwania i rozmnażania się bakterii. Streptokoki to jedne z najczęściej występujących bakterii w jamie ustnej i zwykle nie są niebezpieczne, dopóki nie zaczną wchłaniać cukru lub białka z resztki jedzenia. Cukier jest główną przyczyną próchnicy. Norma cukru dla ludzi to 90 gramów dziennie i obejmuje to cukier pochodzący z pożywienia, takiego jak owoce i warzywa. Po tygodniu bez odpowiedniej higieny jamy ustnej będziemy mieli co najmniej nieświeży oddech i płytkę nazębną. W końcu za każdym razem, gdy jemy, resztki jedzenia przyklejają się do naszych zębów. Jeśli płytka nie zostanie usunięta, tworzy się kamień nazębny, który może usunąć tylko profesjonalista. Jeśli nie będziemy myć zębów przez rok, dojdzie do paradontozy. Wewnętrzne warstwy dziąseł zostaną zniszczone przez enzymy, odsłaniając korzenie zębów. Wszystko to prowadzi do przeciążenia układu odpornościowego i zniszczenia dziąseł, co z kolei prowadzi do progresji paradontozy. W tym momencie nasze zęby stają się tak słabe, że zaczną wypadać. Po chwili problemy wyjdą poza nasze usta. Wystąpi ryzyko zatrucia krwi przez usta. Różne bakterie mogą rozprzestrzeniać się po całym organizmie, wnikać do narządów wewnętrznych i zwiększać ryzyko infekcji, przewlekłych chorób serca, a nawet demencji. Brudne zęby w połączeniu ze spożywaniem pokarmów bogatych w cukier tworzą najkorzystniejsze środowisko dla rozwoju bakterii. Po spożyciu pokarmów bogatych w cukier, bakterie rozkładają cukier na kwasy, które atakują szkliwo. Im dłużej nie myjemy zębów, tym szybciej pojawia się próchnica. Występuje, gdy szkliwo i zębina ulegają zmiękczeniu w wyniku ataku kwasu i powstaje w zębie ubytek. Po zniszczeniu szkliwa próchnica szybciej przechodzi przez zębinę i dociera do miazgi, powodując stany zapalne i infekcje. Co więcej, wykazano, że istnieje związek pomiędzy zapaleniem przyzębia, zwanym również zapaleniem lub infekcją dziąseł, a cukrzycą. Z tego badania nie wynika, że jedna choroba powoduje inną, ale wydaje się, że osoby z zapaleniem przyzębia są bardziej narażone na cukrzycę. Wszystko to przyspiesza niebezpieczne procesy w jamie ustnej, zagrażając zdrowiu całego organizmu. Czy praktykujesz higienę jamy ustnej? Jak często myjesz zęby? Napisz w komentarzach.